dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Nie wiem, słuchajcie, czy będzie tutaj wszystko w porządeczku. Ja nie wiem, czy ja nie jestem, słuchajcie, za nisko. Powinnam chyba być nieco wyżej, ale jest z tym problem, gdyż siedzę na krześle, czekajcie. Także ja, słuchajcie, odpaliłam sprzęt, czyli mojego Lumixa. Działa, póki co działa. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. I co? I przychodzę do Was z makijażem. Tak jak mówię, telefon mi się wczoraj zawiesił. Odwiesił się dopiero, słuchajcie, rano. Nie dokończyłam Wam nawet tego vloga, gdzie robiłam Wam swatche paletek. Nie, powinnam być, wiem, powinnam być, kurczę, albo aparat ciut niżej, albo ja ciut wyżej. Ale jakoś sobie poradzimy. I pytacie właśnie, pytałyście przez... od wczoraj, odkąd mi się zawiesił pod wieczór, do dziś pytacie właśnie o te paletki, które Wam pokazywałam, że kuszę i tak dalej, że chcecie testy tych paletek, także zacznę od tej. Dlaczego od tej? Dlatego, że wydaje mi się ona być taką najbardziej budzącą ciekawość. O, może jakoś tak. To jest taka tutaj fajnie lustrzana, z drugiej strony jest plastikowa, jest to duża paletka. Ja, czekajcie, tylko tą folię muszę, folię wyjmę i już Wam pokazuję. Wygląda ona tak. Kolorki są przepiękne. Mam nadzieję, że jakość tutaj tego filmiku będzie dobra. Wolałabym, żeby była bardzo dobra, ale niech będzie na początek dobra, ja sobie potem to wszystko dopracuję. Tak jak mówię, dawno nie używałam tego sprzętu, więc wykonam na pewno makijaż w kolorach jakichś ciepłych i na pewno będę chciała się zainspirować makijażem samej Sophie. Ona chyba ma Sophie Louis, ale się nie mylę, ale nie chcę przeinaczyć. Także jest jeden filmik z makijażem właśnie przy użyciu tej jej paletki, gdzie ona go wykonuje na YouTubie, więc jeżeli będziecie ciekawe, będziecie chciały zobaczyć, jak ona wykonała ten makijaż, to zostawię Wam linka pod tym filmem. No i co? I będzie też kilka nowości, które ja pierwszy raz zastosuję i może powiedzieć, że to będą takie testy tych produktów. No i co? Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania, zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałam, mam już na twarzy bazę. Ja już zapomniałam, słuchajcie, tutaj jest podgląd, tutaj powinnam się patrzeć tak naprawdę. Czekajcie, tak w ogóle wytrywam oko, czekajcie. Będzie jeszcze wyraźniej, może co? O, chyba jest trochę lepiej, co? No, także może lepsze to będzie, bo tutaj będzie przybliżenie bardziej na oko i tak dalej. Co ja tutaj mam z nowości? Więc przede wszystkim głównym tutaj tematem jest, o, widzicie mój aparat na statywie? Ta paletka to jest nasza wisienka taka na torcie. Użyję Elizabeth Arden jako podkładu, czyli ten Pure Finish Professional Art Makeup i jest to Anti-Shine Complex prasowany puder. O! Już zapomniałam, jak się to robiło, naprawdę. Także to jest dokładnie ten produkt. Wróć, Agnieszko. Jestem chyba z powrotem. Także to będzie rzecz nowa. Użyję sobie tego I Heart Revolution Fixing Spray, ten waniliowo-kokosowy. To jest to. Postaram się użyć pomadki tej z Revolution, z tej takiej fajnej tutaj też serii. Ja mam w kolorku Prime. W kolorku Prime i to jest, słuchajcie, taki nudziakowy kolorek, coś takiego, taki przybrudzony róż, trochę brąz, nie wiem. Jeżeli nie, to użyjemy sobie czerwieni. Również mam drugi tutaj kolorek i to będzie taka fajna czerwona pomadeczka i to jest klasik. Także w zależności, co będzie nam bardziej pasowało, to wykorzystamy. Rzeczy nowe, całkowicie nowe, jakie wykorzystamy, będzie to Eveline Cosmetics i jest to Contour Sensation Step 1 i... Step 4, czyli mamy tutaj, słuchajcie, coś do strobingu. Ja użyję tego jako tutaj rozświetlenia. I druga rzecz jest to do konturu, czyli coś na zasadzie, może nie bronzera, ale takiego brązowego produktu do wykonturowania twarzy, tak może powiem. A dwa pozostałe powędrują do Was. Niedługo zrobię Wam konkurs, ale to po tym filmiku. Także to będzie nowość jako test tych rzeczy. Użyję do brwi tym razem Volare. Jest to Evolution Makeup Eyebrow Gel. Jest to produkt, jaki ja dostałam od Agaci.
Jeżeli chodzi o rzęsy, po raz kolejny użyję Bad Gal Bank. Przypomnę Wam, jak spisuje się ten produkt w praktyce. Zamiennie zastosuję dzisiaj Vibo Beach Cruiser, ale ten z numerkiem 02 Cafe Cream, czy tam kremę, jak wolicie, czekajcie, tylko tą folię zdejmę i zawsze tu jest problem, bo zawsze się upaćkam po prostu tym. Sypało się trochę i to jest taki kolorek, słuchajcie. Także użyjemy tego jako bronzera, także postaram się tym zrobić jeszcze bardziej kontur niż tylko tym kremowym produktem. I rzecz ostatnia chyba, jaką przetestujemy, to jest Eveline All Day Ideal Stay 24 godziny, baza pod cienie. Ta-da! Taką bazę pod cienie sobie użyjemy, ja od razu ją wyjmę, ale zanim, albo nie, bo jeszcze później Wam przeczytam opis i co tutaj producent nam zapewnia przy tej bazie, także zobaczymy. Więc co? Przechodzimy do makijażu. Pierwsza rzecz, jaką zrobię po tym, że mam już bazę, będzie to nałożenie Pure Finish. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. W tle leci nam Shade. Będę zerkać w tą stronę, gdyż tutaj mam lusterko. Niestety mam takie warunki, jakie mam i muszę się dostosować. Jeżeli zauważycie, że być może mam ciemniejszy kolor skóry, to jest to po pierwsze zasługa tego olejku z Clarins, który ja mieszam sobie czasami z kremem, ale robię to dość sporadycznie, bo wystarczy mi to, że jest słońce, a reszta to właśnie od słońca. Także jestem trochę opalona. Nie od solarium. Ok, palcami sobie rozetrę ten produkt. Mowy, ale jest taki dość zbity, czyli wydaje się, że będzie się fajnie rozprowadzać, dość kremowo, natomiast on jest taki troszeczkę pod palcami ciężki. Że jeszcze może Wam się przybliżę, żebyście może bardziej miały tutaj zoom na twarz, a nie na mnie. Czekajcie, jeszcze bardziej w tą stronę. Tutaj jestem. Ok, może tak będzie dobrze. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach po prostu pod tym filmem, jak ta jakość i czy tak nagrywać, czy telefonem. Telefonem na pewno będę nagrywać vlogi, ale dajcie mi znać, czy takie stacjonarne filmy wolicie aparatem, czy nie. Czy telefonem było dobrze. Także cieszę się, że sprzęt działa, słuchajcie, bo to byłaby kolejna duża dość strata. Okej. Okay. Kolejna rzecz to będzie właśnie zastosowanie bazy pod cienie. Przedłuża trwałość, wzmacnia intensywność cieni, odżywia, nawilża, ujędrnia, napina, regeneruje, wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Fajnie by było, nie? Jakby to wszystko było prawdą, ale niestety tak nie jest. Dobra, odrzucam pudełeczko, w tym pudełeczku taka malutka, co? Taka malutka tubeczka. Ok, no i nakładam sobie na całą tutaj powiekę, z drugiej strony również. Jak widzicie, kolorek jest taki dość jasny. Spróbuję też pociągnąć sobie tutaj do góry, żeby mi tutaj fajnie rozjaśniło całą tą powiekę. Dobrze, teraz może przejdziemy do... myślę, że zrobimy sobie brwi. Tak, taka dziwna kolejność, ale zróbmy brwi, dlatego że denerwuje mnie, że właśnie mam takie... niewidoczne, słuchajcie, znowu muszę zrobić henne. W ogóle mam ochotę kupić sobie z Benefit ten taki właśnie w pędzelku, co miałam. Ja zapomniałam z tej serii wszystkich tych goof proofów i tak dalej. Tam był taki z pędzelkiem, ja to uwielbiałam i używałam go codziennie. Taka mała szczoteczka, ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był po prostu cudowny. Także z chęcią bym do niego wróciła. Jak widzicie, ten jest dość ciemny, dlatego nie mogę przesadzić. To co zrobię, poprawię po prostu, może jeszcze też tą szczoteczką. Może to wystarczy. Mamy jakiś brązowy cień. Jest. Dobrze, poradźmy sobie tym brązowym cieniem Brownies z paletki. Zobaczymy, czy się spisze. Jest taki naprawdę ciemny ten cień. Dobrze, i teraz przejdźmy może do samych cieni, do naszej wisienki, tego. Cudowna paletka, przepięknie wygląda, bardzo mi się podoba. I co? Czekajcie, najpierw wezmę sobie pędzelek, taki włochaty, taki, oj, to jest pędzelek Ruby, Ruby, nie wiem. I pierwszy cień, jaki nałożymy, to jest ten Running Light i jest to ten taki... Widzicie, to mnie denerwuje, że nie można tutaj Wam pokazywać. Ten drugi tuż obok tego Everyday, czyli ten taki tutaj pomarańczowawy. Czekajcie, jak to Wam pokazać? O ten dokładnie. Teraz jest jasność i zoom. Także ja Wam będę mówiła może nazwy, a Wy sobie później możecie online sprawdzić tą paletkę, jak ona wygląda i będziecie wiedziały, co aplikuję. Ten cień
zaaplikuję. Na razie biorę delikatnie, ponieważ chcę sprawdzić pigment i spróbuję przetransferować go. No powiem Wam, że pigment jest. I na załamanie. Ale widać efekt, słuchajcie. Także podoba mi się, bo jest fajny pigment. Jest fajny pigment. Ten cień jest naprawdę ładny. Polećcie mi może, słuchajcie, jakieś fajne pędzelki, co? Oprócz coiwy. Jakbyście mogły mi polecić jakieś fajne pędzelki. Z dwa takie do oczu, do blendowania i do aplikacji cieni. Wystarczą. Ale dwa takie dobre. Ja miałam z coiwy jeszcze jeden pędzelek, ale niestety uległ zniszczeniu podczas tego mojego nieszczęsnego zalania. Także z chęcią kupiłabym coś nowego, tylko też niezbyt drogiego. No wiadomo, że nie dam kurde 20 funtów za jeden pędzelek. No chyba, że byłoby naprawdę taki, że tak powiem, niezastąpiony, to może. Okej, tak by to wyglądało. Ja może jednak się przysunę. Tak wygląda teraz oko. Spróbuję się jeszcze tutaj do Was poprzysuwać. O, mamy tutaj już zarys, czyli mamy zrobione załamanie. Kolejny cień, słuchajcie, jaki poleci na załamanie oraz w zewnętrzny kącik oka, będzie to Millet Wine. I jest to dokładnie ten kolorek, taki różowy. Różowy, różowo-fioletowy. To za dużo. I leci on i załamanie, i w zewnętrzny kącik oka. I ociupinkę go właśnie przeciągam. Jak widzicie, budując tak zwane załamanie powieki. Ok, jak widzicie, pigment jest naprawdę, naprawdę fajny, więc dla osób początkujących raczej to chyba paletka zbytnio nie jest, a jeżeli jest, to, a jeżeli, znaczy nie jest, a jeżeli chcecie by była, to uważajcie. Naprawdę nabierajcie niewielkie ilości, bo można sobie zrobić kuku, można zrobić sobie plamę, ja sama widzę. Przy jeszcze nie jakiejś takiej niezbyt wyrobionej umiejętności aplikacji tych w ogóle cieni, to naprawdę można zrobić kuku. Teraz spróbuję, słuchajcie, zblendować ze sobą to wszystko, co tutaj zaaplikowałam. I teraz będę chciała zaaplikować na środek powieki cień ten taki, ja nie wiem jak on się mówi, ale ten foliowy troszeczkę. Ten Romans to jest dokładnie taki cień, słuchajcie. Bardzo, bardzo ładny i będę go chciała zaaplikować. Słuchajcie, mogłabym spróbować co prawda palcem, może by to też wyszło, ale zaaplikujmy sobie ociupinkę bazy. Dosłownie ociupineczkę, nie mam takiego malutkiego pędzelka. Czekajcie, spróbuję to zrobić tak w sposób bardzo, bardzo delikatny. Naniosę dosłownie na środek tylko powieki. Zobaczymy, jak on się przetransferuje na oko. No i nakładam na środek powieki. No niezbyt właśnie się mi tu transferuje. Czekajcie, lepiej palcem sprawdzę. Chyba palcem wyszło mi to nieco lepiej. Tak mi się wydaje. Jeszcze dołożę ociupinkę. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Muszę sobie sprawić taki języczkowy pędzelek płaski do aplikacji jeszcze cieni. Teraz co zrobię, słuchajcie? Powinnam nanieść jeszcze troszeczkę jakby bazy na ten teraz cień, ale spróbuję zrobić to bez tego i nałożyć cień Everyday na środek też powieki. Dosłownie ociupineczkę. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o Sofię, ona ma tutaj znacznie więcej. To oko się po prostu świeci jak psu jajka. Ja nie chciałam tego efektu. Teraz, co powinnam zaaplikować, jest to cień Millet Wine i zrobię to takim zbitym, takim o pędzelkiem. Mam nadzieję, że się zoomuje. Tak on wygląda. I będzie to cień Millet Wine. Ok, aplikuję i nakładam go tutaj w kącik oka, słuchajcie. Teraz przejdźmy może do dolnej powieki. Na dolną powiekę, słuchajcie, zaaplikuję, spróbuję tym pędzelkiem z Essence od Asi, zaaplikować sobie Running Late, albo Latte, nie wiem. To jest ten taki pomarańczowy.
i aplikuję na dolną powiekę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Teraz na ten cień naniosę cień Romance i to jest ten nasz taki ociupinkę foliowy. Może spróbuję zrobić to na mokro przy użyciu Obsession Pigment Boost. Ok, zmoczyłam. I spróbuję na sam czubeczek i przetransferować go na powiekę. Może się uda. Dobrze, ja myślę, że wystarczy. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz rzecz ostatnia, jaką zrobię, przedostatnia. Będzie to cień Enchant. To jest taki ciemny fioletowy. I ten cień również naniosę, tylko gdzie ja położyłam pędzelek, jest. Naniosę go również na dolną powiekę. I to jest cień, który dawałyśmy troszeczkę w kącik zewnętrzny oka. Wystarczy. Oko jest, myślę, że wyraźne. Bardzo nawet bym rzekła wyraźne. Zwłaszcza tutaj w tej jakości kamery widać to strasznie. Może jeszcze ciut rozetrę sobie ten dół powieki. Dobrze, tak by to wyglądało. I rzecz ostatnia, jaką zrobię, to będzie to również nałożenie na mokro. Czekajcie, zmoczę pędzelek. I będzie to nałożenie na mokro cienia Everyday. To jest ten taki właśnie, o ten, taki rozświetlający. I nałożę go ociupinkę na mokro w wewnętrzny kącik oka. Jest moc, kącik oka świeci się jak psu jajka. Dobrze, ja myślę, że to już wystarczy. Tak by wyglądało użycie tej. Jeżeli chodzi o mnie, to paletka jest naprawdę świetna. Można nią robić przeróżne makijaże. Jestem też ciekawa, słuchajcie, kolejnej opcji, jakiejś takiej żółtawej na przykład. Także zobaczymy. Dajcie znać, co wy myślicie, jak wam się podoba. Mi podoba się naprawdę bardzo. Rzecz kolejna, słuchajcie, to wytuszowanie rzęs. Najpierw zastosujemy sobie troszeczkę zalotkę. Ok, leciutko tylko podkręcimy te rzęsy nasze, nieszczęsne, znaczy moje, nie nasze. Teraz zastosujemy sobie tusz, będzie to Bad Girl Bang od Benefit. Ja już wam mówiłam, że ten tusz jest bardzo fajnym tuszem, fajnie podkreśla, słuchajcie, linię rzęs, tą wodną linię. Wygląda tak, jakbyście miały u góry zrobioną kreskę, dosłownie. Wy oczywiście możecie użyć sobie sztuczne rzęsy. Ja z racji tego, że nie używam sztucznych rzęs, to mi musi wystarczyć tusz. Ok, ja myślę, słuchajcie, że wystarczy. Mam nadzieję tylko, że wszystko dobrze widzicie. Może wam się troszeczkę przesunę na same oczy. Tak to wygląda. Dajcie znać, co oczywiście myślicie o oku, o makijażu oka, o tuszu i tak dalej. Tak jak mówię, ja się cały czas uczę, więc tutaj ode mnie nie można się, że tak powiem, inspirować. Natomiast no można sobie coś tam po mnie powtarzać, wiadomo, jeżeli się uczycie dopiero. My teraz do ust. Oczywiście używamy peeling cukrowy. Jeżeli macie czas, to oczywiście możecie sobie tak pomasować dłużej usta. A jeżeli nie macie, to wystarczy dosłownie chwilka. Tego cukru próbujemy zdjąć albo chusteczką, albo zlizać. Rzecz kolejna, wypełniacz. Tyle. Tak by to wyglądało. Tak wygląda efekt po nałożeniu, znaczy tego produktu. I za chwilkę wrócę, dosłownie za kilka minut. A w tym czasie, że mamy tutaj, słuchajcie, coś do wykonturowania, więc zajmijmy się konturem i zróbmy sobie coś takiego. Coś takiego. Skrzydełka nosa. Za chwilę jeszcze muszę wziąć, słuchajcie, za chwilkę wezmę właśnie sobie szczoteczkę i sobie, jak widzicie, tak to wygląda, wezmę sobie tylko namoczę szczoteczkę. Ok, mam szczoteczkę, moja szczoteczka niezawodna z PS Pro. Więcej tutaj tego nie trzeba. Teraz mamy rzecz kolejną, Contour Sensation, jest to strobing i jest to rzecz kremowa do strobingu Step 4, czyli krok czwarty. I ten produkt nakładamy tylko i wyłącznie tutaj na szczyt kości policzkowych. I również rozcieram.
Ja sobie pozwolę go nałożyć na łuk kupidła, żeby nie było plam. Jeszcze ociupineczka dosłownie. Zobaczcie, jak to fajnie podkreśla tutaj. Widzę tutaj, że kości policzkowe są fajnie zaznaczone. Troszeczkę dołożę tego produktu, bo widzę, że jest on bezpieczny. Bardzo ładnie wygląda. Nie zrobiłam, nie przypudrowałam twarzy, ale zrobię to w okolicy chociażby czoła i pod oczami. Użyję do tego prasowanego pudru transparentnego. Tak myślę, czy zrobić to gąbeczką czy pędzelkiem. Spróbuję tutaj w okolicy pod oczami. Ok. I druga strona. Omiotę troszeczkę pędzelkiem. Chodzi mi tutaj o bardziej pod oko. Ok, ja myślę, że wystarczy. Dobra, troszeczkę tylko poprawiłam. Okolica pod oczami, nie chciałam, żeby była okolicą świecącą. Stały nam tylko usta, tak wyglądają już, jak widzicie, po paru minutach. I co zrobimy na usta? Słuchajcie, chyba ten jednak brązik, co? Nie będzie on nam tak przygaszał? Nie powinien, co? Sprawdźmy. Smacznie się aplikuje. Fajny smak. Jakiś taki słodki. Zostaje nam Pigment Boost Fixing Spray, ale ja użyję, słuchajcie, mojego zapachowego. Tego zamieszam sobie, a co? Uwaga! Tak by to wyglądało. Odczekajmy chwilkę. Rzecz, jaka nam została, i tak zastanawiałam się, czy to zrobić, czy nie zrobić, i pomimo, że użyłam już fixera, naniosę jeszcze ociupinkę, dosłownie ociupinkę, słuchajcie, jednak bronzera tego Beach Cruiser. On się trochę osypuje, ale nic się nie stanie. Dorzucę go po prostu odrobinę dla ocieplenia twarzy. Wystarczy. Dosłownie chciałam tak leciutko umieść, tylko bardzo delikatnie. Możemy sobie nanieść również ten strobing na nasze obojczyki. Również rozetrzemy pędzelkiem, znaczy szczoteczką. Co jeszcze możemy? Możemy jeszcze śmiało na ramiona i drugie ramię. I tutaj już można rozetrzeć nawet ręką. O, bardzo fajny daje to efekt. I ja myślę, że nasz makijaż można uznać za skończony. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie za bardzo długi. Ja postaram się go poukracać. Tak by wyglądał mój skończony makijaż. Dajcie znać, co wy myślicie, jak wam się podoba. Jak wam się podoba mój makijaż, jak wam się podoba test tej paletki, bo według mnie jest ona bardzo fajną paletką. I ja nie mogę się już doczekać, żeby użyć jeszcze te żółte i te pomarańcze. Super, naprawdę świetna paletka na bardzo wiele okazji, tak bym mogła rzec. Ja się z wami będę żegnać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Buziaki, pa jo!